Hunter lud uznający judaizm. Jeden z tych zaginionych szczepów Izraela, i który faktycznie zaginął, ale przetrwała o nim pamięć. Właśnie Chazarowie wyznawali judaizm, mieszkali w stepach nadkaspińskich. Nic po nich, żadne ślady nie zachowały się, nie zostało po nich nic, oprócz właśnie nazwy Boża Chazarskiego. Pamięć zbiorowa, pamięć historyczna przetrwała. Jedna tylko uwaga, proszę nie mylić tych właśnie Chazarów kaspińskich. My piszemy ich przez CH, nie mylić ich z Chazarami afgańskimi. To jest lud właśnie terski, zamieszkujący północ Afganistanu. Piszemy ich przez samo H, Chazarowie przez samo H. To są szyjnici afgańscy, znaczna część Persji, wielkiej Persji. Ale jak mówię, to nie są ci judaistyczni Chazarowie z Morza Chazarskiego. Drugie morze, które ma coś wspólnego z Iranem, to jest Zatoka Perska, a Morze Arabskie, ponieważ na południe od Iranu, już poniżej gdzieś tutaj Ormus, zaczyna się Morze Arabskie, chociaż też nazywano jest one Morzem Obańskim. Ale Arabowie tutaj z Persami się nie zgadzają, mówią, że to wszystko jest właśnie Morze Arabskie, właśnie z Zatoką Perską. Tak czy owak Persowie panują nad wodami Zatoki Perskiej, ponieważ mają całe długie wybrzeże. My na tym wybrzeżu będziemy, także o tym mówić dzisiaj nie będę. Będziemy na wyspach Zatoki Perskiej, będziemy w Ciśnie Ormus, to wszystko jest Zatoka Perska. A Boże, jak mówię, krajobraz Iranu, proszę Państwa, jest w części północnej zielony, zadrzewiony, bardzo miły dla oka. Są tam ryżowiska, są tam plantacje herbaty. Natomiast część, przez którą Państwo będziecie się poruszali, jest dla oka mniej miła. Są to pustynie, są to po części pola uprawne, ale jest to krajobraz żółty. Krajobraz taki spopielony gorącym słońcem. Krajobraz nie tak ciekawy jak północ Iranu w sensie krajobrazowym, w sensie przyrodniczym. Natomiast ta część Iranu jest znacznie ciekawsza w sensie historycznym i architektonicznym. Tak jak wspominałem wczoraj, całe terytorium Iranu jest zagrożone trzęsieniem ziemi. Występowałem na historii Iranu wielokrotnie. Choćby Persepolis zostało zniszczone przez trzęsienia ziemi. Niekoniecznie przez Greków, przez naszego kolegę Aleksandra. Nie, to trzęsienia ziemi zniszczyły Persepolis i wiele miast irańskich przez te trzęsienia ziemi było niszczonych. Tak jak mówię, jest to usko tektoniczne i jest to strefa aktywna sejsmicznie. Kraj podzielony jest administracyjnie na 31 prowincji. Dawniej takie prowincje nazywały się w Iranie satrapiami, od słowa satrapa, ale to nie jest nic złego. Satrapa to jest człowiek, który ochrania państwo. Takie dokładne tłumaczenie słowa satrapa jest to słowo perskie, które przeniknęło do języka polskiego i zagościło w nim jako oznaczenie kogoś niedobrego, kogoś, kto gnębi i uciska, satrapa. Satrapia również kraj, gdy gnębią i uciskają. To jest zbiura, to oznacza niestety europejska fobia, ponieważ satrapa jest to człowiek dobry, człowiek pozytywny, który chroni swoją dzielnicę, który ją ochrania, człowiek, który ochrania państwo, ochrania ziemię mu powierzoną. No, ale to często są różne takie nieporozumienia językowe. Teraz też wracam do Ciocika. Kilka statystyk przytoczyć na temat Iranu i będziemy porównywać tutaj pierwsze lata wieku XX do pierwszych lat wieku XXI, czyli
stulecia, w którym obecnie się znajdujemy, czyli będzie to stuletni okres historii Iranu. Do takiej analizy porównawczej wybrany, zaczniemy od liczby ludności i tak liczba ludności na początku wieku XX, czyli w latach 1900-1906, w czasach tej rewolucji, obie konstytucyjne wynosiła milionów 12. W latach 2000-2006, czyli na początku analogicznie do 21, liczba ludności Persji wynosiła 61 milionów, a obecnie wynosi 82,8 miliona ludności. Ludność miejsca na początku ubiegłego stulecia wynosiła 20%, natomiast na początku wieku XXI ludność miejsca w kraju wynosi 66%, czyli jest to bardzo wysoki wskaźnik urbanizacji, nie odbiega od średnich europejskich. Jeśli chodzi o ludność pracownicza, to na początku wieku XX ludność pracownicza stanowiła od 25% do 30% ludności, a obecnie, to znaczy w latach 2000-2006, wynosiła 3%, teraz mówi się, że liczba nomadów nie przekracza 1,5%. I też nie są to nomadzi tacy permanentni, po prostu zakurują na wiosnę, lato, a jeśli się wracają do swoich mniej więcej stałych dni pobytu. Długość życia, także bardzo wskaźnik demograficzny, 100 lat temu wynosiła to jest lat 30, na początku wieku XXI, średnia długość życia w Iranie wynosiła lat 70, czyli nie odbiega nawet przybliża tradycji europejskiej. Jeśli chodzi o alfabetyzację ludności, to 100 lat temu jedynie 5% ludności udało pisać i czytać, natomiast na początku wieku XXI wskaźnik alfabetyzacji wynosi 84%, który jest wyższy niż w Grecji czy w Turcji. Pamiętajcie Państwo o tym, że to są czynniki, które porównują się z porównaniem Thank you.
Dlatego, proszę Państwa, politycznie obrotnie zbierane jest hasło pokój przez siłę. Czyli jeśli będziemy dobrze militarnie, jeśli będziemy mieli liczną armię i dobre jej wyposażenie, to nic na nas nie zapadnie, nic po prostu się nie ośmieli. No bo wie, że będzie Thank you.